się najbardziej podobało, jak się częstowaliśmy opłatkiem. Mi się bardzo podobało, jak koniec był przedstawienia i śpiewaliśmy razem piosenkę. Jak co roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej organizujemy Gwiazdkę Skansenie, imprezę edukacyjną nawiązującą do Bożego Narodzenia, tak, do świąt. Przypominamy dawne tradycje, zwyczaje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia. W tym roku odbywa się impreza pod hasłem Hej Kolęda, Kolęda. Chcieliśmy w sposób szczególny zwrócić uwagę na charakter kolędniczy, na grupy kolędnicze, na formy kolędnicze. Przedstawienie Herody w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej jest to taka bardzo fajna inicjatywa przywrócenia tradycyjnej formy kolędniczej, która również występowała w pewnych częściach Podlasia, czyli chodzenie z szopką. Tutaj akurat mamy scenkę herodową, opowiada właśnie jakby ten moment z życia Heroda, kiedy on decyduje się na wycięcie dzieci w Betlejem. Dzieci reagują wspaniale na to przedstawienie. Jest to bardzo proste, bardzo prostymi środkami. Tak naprawdę mamy kufer, który imituje szopkę po akordeonie, z racji tego, że ja jestem z akordeonem na scenie. No i spotkanie z dziećmi tak naprawdę przy dwóch maleńkich lampkach w zasadzie 15-watowych, które mają dawać taką aurę starego pokoju, starego pomieszczenia, i przy tych kilku kukiełkach, a jak to się bardzo dawno temu mówiło, łądkach jeszcze. A jak to się nazywa? Kto wie? Nie. To są tak zwane onuce. Tak? Kiedyś mężczyźni zawijali zamiast skarpy. Proces stworzenia gwiazdy to jest zrobienie szkieletu do gwiazdy. To musi być z drewna wykonane, kolek oczywiście, na którym ma być zamontowana gwiazda. Żeby ramiona na gwiaździe zamontować, to powinno być takie kolo. Kiedyś było robione z sit, z której siane była mąka. Teraz robię to z płyty, tam moczę, wyginam, suszę. No i później powstają ramiona i później zaczyna się najgorsze, to klejenie gwiazdy. Gwiazdy kleje się, wycinanki trzeba powycinać różne, bibuły, pompony, żeby zrobić, ale najpierw kleje się gwiazdę, czy kolorową, czy białą, ramiona kleje się wycinanką. Później ozdabia się to różne kolory, bibuły. Są bardzo ładne, mi się bardzo podobały. Mi się najbardziej podobał ten teatrzyk, bo był śmieszny. Zapamiętałam, że król Herod był bardzo bogaty, trzech chciało go zanieść do piecła, ale się nie udało.